Dzień dobry Państwu. Nazywam się Barbara Bączkowska. Przybyłam po raz kolejny do Sądu Rejonowego w Grudziądzu w sprawie oskarżonego prokuratora, który kilka lat temu, ponad 6 dokładnie, dopuścił się przestępstwa na moją szkodę. Sprawa znana jest prokuraturze od ponad 5 lat, grozi sprawie przewlekłość. Prokurator od ponad 2,5 roku jest zawieszony i bierze kosmiczne środki dla niektórych osób z budżetu państwa. Jest to ponad 11 tysięcy brutto na miesiąc, łącznie pobrał ponad 300 tysięcy złotych. Liczę na rozwagę sądu i że ta sprawa w końcu się zakończy wyrokiem skazującym i wydaleniem z zawodu takiego prokuratora, gdyż on nie rodzi żadnego zaufania u innych osób, które dowiedzą się o tym, że on kiedykolwiek dopuścił się przestępstwa. Nie wchodzi moim zdaniem w grę żaden inny wyrok, jak tylko wyrok skazujący i wydalający go z zawodu. Poprzez zamieszczenie komentarza w sieci internet na stronie www.wyborcza.pl zasługując się nazwą www.wyborcza.pl. To mówi Barbara Bączkowska, takie właściwości, które mogą poniżej się w opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska. W związku z zadaniem kandydowania Barbary Bączkowskiej na posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz utratą zaufania potrzebnego dla realizowanych przez wymienioną działalności społecznej poprzez zawarcie w komentarzu treści Bączkowska. Znalazł sobie przedstawiciel na Mickiewicza. Może pani Bączkowska powie, dlaczego nigdy nie została skazana? Czy to przypadkiem jest powodem niepoczytalności? Chyba ten psychiatra przy ocenie kandydatu się nie popisał. Która to treść mogła wskazywać, że Barbara Bączkowska jest osobą chorą psychicznie? To jest przestępstwo z artykułu 212, paragraf 1 dla kodeksu karnego. W dniu 28 sierpnia 2015 roku w Toruniu za pomocą środków masowego komunikowania poprzez zamieszczenie komentarza w sieci internet na stronie wiadomości PZPL posługując się nazwą użytkownika MMPM komunikował Barbarę Bączkowską o takie właściwości, które mogą poniżej się w opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska w związku z zamiarem kandydowania Barbary Bączkowskiej na posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oraz utratę zaufania potrzebnego dla realizowania przez wyżej wymienioną działalności społecznej poprzez zawarcie w komentarzu treści jest więcej menażerii. Oto trójka w Toruniu. Pani Barbara była osoba chora psychicznie. Kilka postępowań karnych wobec niej zostało umorzonych wobec jej niepoczytalności. Która to też mogła wskazywać, że Barbara Bączkowska jest osobą chorą psychiczną. To jest to przestępstwo z artykułu 212 paragraf 1 litra kodeksu karnego. W dniu 3 września 2015 roku w Toruniu za pomocą środków masowego komunikowania poprzez zamieszczenie wpisów w sieci internet na stronie prokuratorzy.net posługując się nazwą użytkownika MMPM pomógł Barbarę Bączkowską takie właściwości, które mogą poniżej się w opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska. W związku z zamiarem kandydowania Barbary Bączkowskiej na posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz utratę zaufania potrzebnego dla realizowania przez wyżej wymienioną działalności społecznej poprzez zawarcie w komentarzu treści. W moim okręgu na liście Kukiza znalazła się żona pieniaczka z żółtymi papierami oraz inny nieco mniej znany pieniacz lokalny plus jakiś no-name z kasą. Innych mi się oczy jeden świr w zasięgu ponad lokalnym. Ja miałbym głosować na ludzi, którym stawiamy zarzuty. Która to też mogła wskazywać, że Barbara Bączkowska to są prawo psychicznie. To jest o przestępstwo z artykułu 212 paragraf 1 dla kodeksu karnego. Dziękuję. Dziękuję. Oskarżony przyznaje się do zarzucanych poczynów? Nie. Czy oskarżony chce wyjaśnić, czy odmawia sobie wyjaśnień? Nie dzisiaj jeszcze mam powiem sobie wyjaśnień. Głos odmowy odczytano.